Księga Wyjścia, rozdział pierwszy. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. W poprzednim odcinku dużo poświęciliśmy uwagi jedynemu wersetowi z pierwszego rozdziału Księgi Wyjścia, lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. Wyjaśniliśmy sobie, że nie znać Józefa znaczy nie chcieć uznawać zasług Józefa ani praw nadanych potomkom Józefa przez poprzednich faraonów. W tym odcinku zobaczymy następstwa takiego obrotu sprawy. Pierwsze 7 wersetów Księgi Wyjścia nawiązują do Księgi Rodzaju i precyzują, że Izraelici wtopili się w świat egipski. Do tego stopnia, że niektórzy z nich stali się pierwszoplanowymi urzędnikami faraona, jak na przykład Amram, czyli ojciec Mojżesza. Tak przynajmniej twierdzi Józef Flawiusz, żydowski historyk z pierwszego wieku. Faraon zaczyna się lękać, czy aby na pewno kontroluje tę grupę społeczną. Tekst biblijny wkłada w jego usta następujące słowa. Oto lud Izraelitów jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Dzięki faraonowi dowiadujemy się, że potomstwo Jakuba Izraela stało się ludem. Do Egiptu przybył 70-osobowy klan rodzinny, ale po upływie lat stał się odrębnym bytem politycznym. Łatwiej to zrozumieć, jeśli idąc za propozycją profesora Dawidowica, przejmiemy, że Izraelici zorganizowali się wokół świątyni Józefa Amenofisa, gdzie kultywowana była własna myśl religijna i polityczna. Dlatego faraon ma podstawy wierzyć, iż stanowią oni pewne zagrożenie dla jego autorytetu. Za kogo faraon uważał potomków Izraela? W pierwszej kolejności mógł ich utożsamiać z rzemieślnikami z Amarna, którzy po śmierci Echnatona zostali przesiedleni na północ. Mógł mieć podstawy do wierzenia w to, że liczne potomstwo, rozproszone po różnych pracach budowlanych w Egipcie, mogło stanowić zagrożenie dla jego supremacji doktrynalnej. Dlatego też zostali napiętnowani pogardliwym określeniem ubru, nieczystych, zakażonych. Zostali zatrudnieni do pracy niewolniczej przy budowie miast Pitom i Ramses. Mieli tam służyć swoją wiedzą alchemiczną w zakresie budowy spichlerzy i cystern z masy kamiennej. Posiadają tę wiedzę jako spuściznę po Józefie. Ale ucisk pracy niewolniczej nie wystarczał faraonowi do unieszkodliwienia Hebrajczyków. Faraon wpadł w obłęd i rozkazał egipskim położnym zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajskich. Istnieje w Biblii taka zasada, że kiedy mężczyźni zatracają się w ciemnościach szaleństwa, wówczas kobieta przywraca harmonię, pełniąc swą rolę strażniczki mądrości. Byliśmy tego świadkami w 38 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy Tamar uratowała Judę. Link powyżej. Ta zasada stosuje się również do narodów, czyli do nie-Żydów. W przypadku Mojżesza to córka faraona spełni rolę strażniczki mądrości względem swego ojca. Zaadoptuje to dziecko, wprowadzi je na dwór królewski, ratując je od śmierci. W przypadku Hebrajczyków taką rolę będą pełnić egipskie położne. Wobec śmiertelnego szaleństwa króla położne staną po stronie życia. Boją się Boga w takim znaczeniu, że uznają jego autorytet ponad autorytetem faraona. Stoją przed wyborem posłuszeństwa względem króla albo względem Boga. Wybiorą stronę Boga, stronę życia. Tekst mówi o tym, że Bóg ich za to później pobłogosławi w formie własnego potomstwa. Pośród śmiercionośnego szaleństwa rodzą nowe życia. Przywierają do Boga za wszelką cenę, nawet w najgorszej sytuacji. Szaleństwo faraona pójdzie jeszcze dalej, bo postanowi zabić wszystkich nowonarodzonych chłopców, również egipskich. Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi. W
Wszystkich nowonarodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu. Jak to zinterpretować? Otóż Hebrajczycy do tego stopnia wymieszali się z tłumem, że aby się z nimi rozprawić, faraon musi w swoim obłędzie rozszerzyć swój śmiercionośny rozkaz na cały lud egipski. Historia powtórzy się 1000 lat później z Herodem w roli głównej, który w swoim szaleństwie każe wymordować wszystkich chłopców w Betlejem po narodzeniu Chrystusa, który będzie nowym Mojżeszem. Biblia cały czas opowiada nam tę samą historię o ludzkim szaleństwie z jednej strony, a z drugiej o Bożym wybawieniu, które stało się niezbędne w obliczu ludzkiego obłąkania prowadzącego do szczytu zła, do powszechnej śmierci, do samozagłady. Bóg ciągle ostrzega: odejście od prawa Bożego prowadzi do śmierci. Najgorsze jest to, że ta nauka biblijna jest ciągle potrzebna. Wielcy tego świata nie chcą jej przyjmować do wiadomości. W naszych czasach panuje to samo szaleństwo. Nasze nowoczesne społeczeństwa dają się uwieść tym samym śmiercionośnym ideologiom w imię wolności, nowoczesności, wyzwolenia, dobrobytu, kariery zawodowej itd. Dzieciobójstwo to szczyt dzieł władcy ciemności i znak jego działania. Ale właśnie w takiej chwili widzimy w Biblii, że narodzenie wybranego dziecka będzie znakiem porażki sił ciemności. Właśnie tam, gdzie zło się wylewa, wynurza się zbawienie w postaci nowonarodzonego dziecka, który swoim posłuszeństwem Bogu wybawi swój lud od śmierci. To przesłanie jest obecne już w pierwszym rozdziale Księgi Wyjścia. Żydzi o tym nie zapomnieli. Wbrew dzisiejszym modom stają na stanowisku, że córka Abrahama powinna szukać swojej radości przede wszystkim w swojej rodzinie i w swoich dzieciach. Ona się tego nie wstydzi. Jest z tego dumna, bo wie, że zbawienie przyjdzie z jej łona. Tego nie potrafi pojąć społeczeństwo składające się z indywidualistów. Ale indywidualiści wyginą, podczas gdy rodzina Abrahama trwa do dzisiaj, wbrew wszystkim zagładom, jakie jej zgotowano na przestrzeni wieków. Potomstwo Abrahama wciąż istnieje, podczas gdy wielkie imperia, dla których rodzenie dzieci stało się przeszkodą zamiast być oznaką życia, wszystkie te imperia legły w gruzach. Dzisiejsze imperium, imperium konsumentów indywidualistów, obłąkanych pragnieniem bogactw i wygody, organizuje światowy eugenizm i własną samozagładę. To imperium polegnie w gruzach, tak samo jak wszystkie jego poprzednicy. Nadzieję przenosi ruch oporu położnych egipskich. Kobiety wystąpiły w obronie życia, bo są one strażniczkami mądrości. Zauważcie, że impuls do całego wyjścia z Egiptu nie pochodzi od Mojżesza. Mojżesz uratuje swój lud, to jasne. On będzie na świeczniku, to prawda. Ale pierwsze osoby, które weszły na drogę oporu, to kobiety. Przez nie będzie mógł narodzić się wybawiciel wybrany przez Boga. Faraon, sprzeciwiając się temu, pociągnie cały kraj do przepaści. Te kobiety już zapowiadają rolę dziewicy Maryi w historii zbawienia. Z niej zrodzi się Chrystus, wybawiciel, obiecany Mesjasz, król, kapłan, prorok, prawodawca i sędzia, Jezus, nasz Pan. Pierwszy rozdział Księgi Wyjścia przedstawia nam temat, który będzie rozwijany przez całą księgę. Będziemy śledzić rozwój wydarzeń zapartym tchem. Życzę owocnego słuchania. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa: jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić. A jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu chłopców.
I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: czemu tak czynicie? I czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? Kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. Są zdrowe. To też rodzą wcześniej, zanim przybędzie do nich położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo. Faraon wydał wtedy rozkaz całemu swojemu ludowi: wszystkich nowonarodzonych chłopców wyrzucajcie do rzeki, a każdą dziewczynkę pozostawiajcie przy życiu.